jaka jest twoja optyka, co możesz, a co musisz. Witaj w kolejnym odcinku mojego Daily Lepiej, gdzie pokazuję ci, jak możesz czuć się lepiej, wyglądać lepiej i żyć lepiej. Jest poniedziałek rano, zaczyna się nowy tydzień i zastanów się, jaka jest różnica między tym, co musisz zrobić, a tym, co możesz zrobić. Zobacz. Ja na przykład, kiedy chciałem się odchudzić, wiem, że no mogę się odchudzić. No czemu nie? Każdy może. Czyś mi się chciało? Nie. Czy miało to jakiś priorytet? Czy było to ważne? Nie, no bo przecież wszystko mogę. Nie dzisiaj, to jutro. Kiedy perspektywa się zmienia, kiedy musisz schudnąć, musisz zarobić więcej, musisz ruszyć dupę, bo inaczej stanie się coś naprawdę złego, wtedy nagle zasuwasz, nagle robisz. Byłem przez weekend w Toruniu, gdzie spotkałem się z kumplem, nagrywaliśmy też pewien kurs dla ciebie, może, między innymi. I teraz patrz. Nie było gadania w sumie, czy ja mogę jechać do Torunia, aby nagrać ten kurs. Muszę, po prostu wstaję rano, pakuję się w BlaBlaCar i zasuwam. Wracam wieczorem, weekend, masa pracy zrobiona, bum, projekt popchnięty do przodu. A ja bym stwierdził, że no mogę przyjechać, to ten projekt by się ciągnął w nieskończoność. Kiedy możesz coś zrobić, to prawdopodobnie tego nie robisz, bo nie warto. Kiedy musisz, ciśniesz do przodu. Skąd brać na to motywację i energię? Zastanów się, co się złego stanie, jeżeli tego po prostu nie zrobisz. Co się stanie, jeżeli nie będziesz więcej zarabiać, jeżeli nie zaczniesz ruszać dupska, nie zaczniesz biegać, czy cokolwiek chcesz zrobić. Co się stanie? Pomyśl. Miłego dnia.